Sąd rejonowy w Warszawie skazał 20 chuliganów odpowiedzialnych za wszczynanie burt podczas ostatniego marszu 11 listopada. Okazało się, że skompromitowane przed laty sądy 24-godzinne jednak zdają swoją rolę. Wystarczy dobra koordynacja ze strony policji, prokuratury i sądów, aby móc szybko skazać chuliganów. To dobra wiadomość, że sprawiedliwość może działać nieuchronnie i błyskawicznie.